Witamy na kolejnym wirtualnym Malapercie. Tym razem temat misje na Marsa. Proszę bardzo, Piotrek Pasiewicz. Witam Państwa serdecznie. Jak wcześniej było wspomniane, tematem dzisiejszej prelekcji będą misje na Marsa. Niestety nie będą tutaj zawarte wszystkie misje, bo jest ich tak tyle, żeby o wszystkich powiedzieć szczegółowo, bo czyny by były dwie albo trzy, więc zostało ograniczone tylko do takich, które były przełomowe albo ogólnie dla całego badania Marsa jako taka lub dla poszczególnych krajów, które postanowiły podjąć się takiego przedsięwzięcia. Na początku krótkie przypomnienie o samym Marsie. Mars jest czwartą planetą od Słońca. Jest on planetą skalistą, tak samo jak Ziemia. Jej nazwa pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny Marsa z powodu barwy, która z dzień wydaje się czerwona i kojarzyła się z starożytnym Rzymianom z pożogą wojenną. Ocień ten bierze się od tlenków żelaza pokrywających powierzchnię. Podstawowe parametry, tak jak masy i promień, są znacząco mniejsze niż ziemskie, natomiast okres obrotu i nachylenie osi obrotu są nieznacznie większy od ziemskich. Ortograficzne porównanie obydwu planet. Teraz parametry nieco bardziej zbliżone do tematu. Mianowicie parametry orbity, półoś wielka ponad 1,5 jednostki astronomicznej. Przypominam, że jednostka astronomiczna to jest średnia odległość między Ziemią a Słońcem. Obwód orbity prawie 10 jednostek astronomicznych, mimo śród, czyli w jakim stopniu dany kształt orbity przypomina okrąg. Mimo śród jest tutaj w tym przypadku niewielki, czyli orbita Marsa bardzo przypomina kształtem okrąg. Pary centrum to prawie 1,3 jednostki astronomicznej, czyli najmniejsza odległość, jaką Mars może mieć od Słońca i przeciwieństwo, czyli najdalsza odległość, a pod centrum to prawie 1,7 jednostek astronomicznych. Okres orbity, czyli rok marsjański, to prawie 2 lata ziemskie. Pierwszym programem, który miał za zadanie badać Marsa, był program Mars. Program Mars był to program lotów radzieckich i rosyjskich bezzałogowych sond kosmicznych, których celem było badanie Marsa. Działał ten program od 1960 roku do 1996 roku. Był wśród nich sondy mające badanie Marsa podczas bliskiego przylotu obok planety, lądowniki oraz orbitery. Program był prześladowany przez bardzo liczne awarie rakiet nośnych i samych sąd, co spowodowało, że żaden z pojazdów nie wykonał w pełni powierzonego mu zadania. To jest moim zdaniem troszeczkę dziwne, biorąc pod uwagę, że Rosjanie lub inaczej Związek Radziecki wtedy bardzo dobrze sobie radził z wyścigiem na Księżyc, więc to jest zadziwiające, dlaczego na Marsa do czasów dzisiejszych, a są tak bardzo w tyle z Amerykanami. Pierwszą misją tego programu, a zarazem pierwszą, jak wcześniej wspomniałem, były dwie próby, czyli więc dwa starty. Pierwszy start odbył się 10 października 1960 roku o godzinie 14:27 w kosmodromie Bajkonur. 300 sekundzie dot utracone kontrolę nad rakietą. 324 sekundy. Lotu wydano rakiecie komendę samozniszczenia 14 października 1960 roku o godzinie 13:51 w kosmodromie Bajkonur. W 290 sekundzie lotu nie wyłączył się silnik trzeciego stopnia rakiety. Tak wyglądały obydwie sondy. Następnym programem, o którym opowiem, to program Marin. Był to amerykański program misji sąd kosmicznych przeznaczony do prowadzenia badań Merkurego, Wenus i Marsa. Działał on od 1962 roku do 1973. Zapoczątkowany przez NASA w 1960 roku i realizowany był przez Jet Propulsion Laboratory.
Pierwszą misją, której celem było badanie Marsa, tego programu był Marine 3. Wystrzelenie sondy nastąpiło z Cape Canaveral Air Force Station 5 listopada 1964 roku na pokładzie dwustopniowej rakiety Atlas Agena D. Zakończyła się niepowodzeniem. Sonda znajduje się obecnie na orbicie heliocentrycznej. Osłona kryjąca sondę, która powinna być odrzucona, pozostała na swoim miejscu. Zwiększona masa uniemożliwiła wejście na odpowiednią trajektorię. Następną misją, której opowie, jest Marine 4. Sonda została wystrzelona z Cape Canaveral Air Force Station 28 listopada 1964 roku. Pierwszy przelot Marsa wykonała w odległości prawie 9000 km i wysłała pierwsze w historii zdjęcia Marsa z bliska. Łączność ze statkiem zakończyła się 21 grudnia 1967 roku. Łącznie odebrano z sondy 55 milionów bitów informacji. Zwrócone obrazy przedstawiały tereny bogate w kratery, podobne do księżycowego. Jak wyglądały Mariner 3 i Mariner 4. Miały one też taki sam zestaw przyrządów przedstawionych tutaj. Już nie będziemy za bardzo się wczytywać, bo długo by to trwało. Oto zdjęcie wykonane przez Marine 4. Tutaj trochę lepszej jakości, ale uszkodzone. Następną misją, o jakiej opowiem, jest Zond 2. To radziecka sonda kosmiczna, która była częścią programu Mars. Wysłano ją w kierunku Marsa w skrótą Bajkonu 30 listopada 1964 roku. Minęła ją 6 sierpnia 1965 roku w odległości ponad 1500 km. Nie przekazała żadnych danych. Od kwietnia 1965 roku ze statkiem nie było już żadnej łączności. Próbowano ją nawiązać 5 maja 1965 roku. Sonda miała wykonać fotografię czerwonej planety, prowadzić badania naukowe i prowadzić popularność działania różnych rozwiązań użytych przy jej budowie. Położenie statku było sterowane wyścigami eksperymentalnymi, elektrociśnieniami kitowymi. Mimo że to nie była udana misja, był to krok naprzód w programie Mars, dlatego o tej misji wspominam. Warto było o niej wspomnieć. Jak wyglądała sonda Zond 2. Następną misją, której opowiem, jest Mars 2, która też była częścią programu Mars. Początek misji miał 28 maja 1971 roku, to jest Baikonur. Misja składała się z orbitera, lądownika i łazika. Lądownik sondy wbrew planom rozbił się na powierzchni Marsa. Jej koniec nastąpił 22 sierpnia 1972 roku, tak samo jak misja Mars 3. To znaczek pocztowy, który upamiętnia tę misję. Następna misja, o której opowiem, jest Mars 3. Początek misji 28 maja 1971 roku, też z Baikonur. Była bliźniaczą misją Mars 2, więc miała takie same zadania oraz takie same wyposażenie. Lądownik tej sondy został pierwszym pojazdem w historii, który bezpiecznie osiadł na marsjańskim gruncie. Teraz pokrótce opowiem o poszczególnych częściach tej misji. Orbiter miał za zadanie sfotografować Marsa z orbity, prowadzić badania atmosfery Marsa oraz temperatury gruntu, a także obserwacje topograficzne, monitorowanie wiatru słonecznego, badanie międzyplanetarnego i marsjańskiego pola magnetycznego, a także służyć jako satelita komunikacyjny między lądownikiem a kontrolą na Ziemi. Podczas trwania misji orbitery Mars 2 i Mars 3 przysłały łącznie 60 zdjęć i inne dane pomiarowe. Jak wyglądały orbitery dla obydwu misji. Teraz opowiem o lądownikach w obydwu misjach. Lądownik miał kształt podobny do lądownika sondy Luna 9, która jako pierwszy wylądował na innym niż Ziemia, Ciele Niebieskim, mianowicie Księżycu.
Jednak konstrukcyjnie różniła się od niej znacząco. Była to kapsuła o średnicy 1,2 metra wraz z hamującą osłoną aerodynamiczną w kształcie stożka o średnicy 2,9 metra. Do ostatecznego wyhamowania ruchu lądownika w atmosferze Marsa służyły spadochrony oraz strzely rakietów hamujących, które do uruchomienia wykorzystywały wysokomierz radarowy. Kontakt z powierzchnią miał zostać dodatkowo zamortyzowany przewidzianą do tego pianką. Lądownik Mars 3 lądował na Marsie 2 grudnia 1991 roku o 13:49. 5 dni po rozbiciu się identycznego lądownika sondy Mars 2 w kraterze Ptolemeusz, miejscu o przybliżeniach współrzędnych 45 stopni na południe i 158 stopni na zachód. Urządzenie rozpoczęło pracę jednak po 14,5 sekundy pracy łączność między lądownikiem a ziemią zanikła. Jak wyglądał lądownik dla obydwu misji. A tak przedstawione graficznie, jak właśnie miała wyglądać współpraca łącznościowa między lądownikiem a orbiterem. Teraz opowiem o łaziku, który był częścią obydwu misji. Nosił trochę dziwną nazwę PROB-M, czyli przetłumaczymy na nasz język instrument oceny drożności mas. Obudowę zaledwie 4,5 kg łazika stanowiło pudełko. Kosmos spoczywał na dwóch szerokich płaskich nartach. Do automatycznego unikania przeszkód służyły dwa małe metalowe plety umieszczone na przecie pojazdu. Zdecydowano się na taki system, ponieważ bezpośrednie stanie sterowanie byłoby uciążliwe ze względu na długi czas potrzebny do transmisji radiowej między Ziemią a Marsem. Po wylądowaniu na powierzchni Marsa łazik PROB-M miał zostać wypuszczony na powierzchnię czerwonej planety za pomocą manipulatora. Poruszać miał się pełzając przy wykorzystaniu nart, pozostawiać miał cały czas w zasięgu kamer telewizyjnych lądownika. Do niego miał być zresztą fizycznie podłączony za pomocą 15-metrowego kabla, który stanowił jego pępowinę. Po pokonaniu 1,5 metra łazik miał się zatrzymać, zaraz kamer łazika przesyłać obrazy postępów w ruchu. Wyposażenie naukowe łazika stanowi urządzenie do testowania twardości mierzenia gęstości materii. Z powodu awarii lądownika łazik nie został wypuszczony. Miał być to pierwszy łazik działający na Marsie. Jak wyglądał łazik po obydwu misjach, był dosyć niewielki i trochę prymitywny jak na dzisiejsze standardy. Następną misją, o której opowiem, będzie Mariner 9. Sonda została wystrzelona przez rakietę Atlas Central z Cape Canaveral Air Force Station 30 maja 1971 roku. Pierwsze zdjęcia Marsa wykonał pod koniec października 1971, ale ze względu na olbrzymią burzę piaskową na powierzchni planety nie było one zbyt dokładne. Burza zakończyła się 1972 roku w styczniu i oto zdjęcia wykonywane przez sondę były bardzo dobrej jakości. Przesłał łącznie ponad 7 tysięcy zdjęć. Zdjęcia zostały wykonane do wyboru miejsc lądowania próbników Viking w połowie lat 70. Na część sody nazwano Valles Marines, nocnego systemu kanionów na Marsie. Jest to pierwszy istotny satelita Marsa. Została wyłączona 27 października 1972 roku. Na wyposażeniu miał dwie kamery telewizyjne, radiometr podczerwieni, spektrometry ultrafioletu podczerwieni, aparaturę radiową z dwiema antenami. Tak właśnie wyglądała. Oto jedno ze zdjęć, tu jest pokazany biegun. Tutaj góra Olimp, a tutaj wcześniej wspomniany układ kanionów, nazwany na część tej misji. Następną misją, której opowiem, jest Mars 6. Start sondy o masie ponad 3 ton miał miejsce 5 sierpnia 1973 roku z kosmodromu Baikonur. 12 marca 1974 roku sonda dotarła do Marsa w odległości prawie 50 tysięcy kilometrów od planety, bo oddzielił się od niej lądownik, który miał osiągnąć powierzchnię czerwonej planety. Na terenie wyżyny na wschodnim stroju Emery Etleum w punkcie o współrzędnych aerograficznych 23 długości południowej, 25 stopni długości zachodniej. W czasie przelotu miał
miał przez atmosferę planety jako pierwszy obiekt dokonał podwosiennych powierzchni planetu. W momencie lądowania doznał awarii, przerwanie łączności. Mimo tego niepowodzenia uzyskano wiele ważnych informacji o otoczeniu atmosferze i powierzchni planety. Tak to wyglądało. Teraz pokrótce o programie Viking, seria dwóch amerykańskich probników kosmicznych. Viking 1 i Viking 2 przeznaczonych do badania Marsa. Start przewidywano pierwotnie na 1983 roku. Przygotowano nową rakietę nośną z połączenia dwóch nieułączonych wcześniej członów Titan Center, specjalnie dla tej misji. A ważniejszym zadaniem misji Vikingu były próby wykrycia życia na czerwonej planecie, przynajmniej śladów czy pozostałości. Obie misje składały się z orbitera i lądownika. Badania, jakie miały zostać wykonane, to test fizjologiczny dostosowany do postaci życia podobny do ziemskich, analiza organiczna, część stwierdzenia występowania związków chemicznych związanych z działalnością organizmów żywych, pomimo wciśnienia temperatury atmosfery w celu przekonania się do podtrzymywania życia w zrozumieniu ziemskim i jego rozwoju, aby przygotować właściwy program badań na temperaturę poczynną do prawidłowego jego wykonania. Otworzono odpowiednie zespoły. 8 z nich zajmowały się urządzeniami lądownika. Zespołom kierowali, brali w nich udział wybitni uczeni. Niniejsi 3 laureatów Nagrody Nobla tutaj wymienionych. Z misją obydwoma misjami wiązała się było wyjałowienie próbników. W związku z tym, że nie wolno było dopuścić do skażenia powierzchni Marsa, ustalono złe warunki odnośnie do jałowości próbników, zwłaszcza tych ich części, które miały dotrzeć na powierzchnię. Orbitę zmontowano w warunkach wyjątkowo czystości, lecz nie był specjalnie wyjałowiony. Lądownik zamknięto w specjalnym pomieszczeniu biologicznym, przybył w nim do chwili znalezienia się na orbicie Marsa. Przed wysyłką pojemnika z lądownikiem umieszczono piecu i gorącym azocie. Gorący azot krążył między podwójnymi ściankami tego pojemnika przez około 30 godzin. Temperatura wynosiła prawie 400 kelwinów. Viking 1, będący częścią tego programu, wysłana Escape Canary Eiffel Stadium 20 sierpnia 1975 roku przy pomocy rakiety Titan Centaur. Orbitę osiągnął 19 czerwca 1976 roku. Lot sondy wymagał początkowej fazie korekty kursu, ponieważ trajektoria nie prowadziła na orbitę Marsa, ale mijał planetę w odległości 67 tysięcy kilometrów. Celem takiego to było wielolotnej trajektorii, bo uniknięcie zderzenia drugiego stopnia rakiety z powierzchnią Marsa, co mogło zakłócić wyniki badań. 20 lipca lądownik Viking 1 oddzielił się od orbitera i wylądował bezpiecznie na równinie Kryste Pantine, czyli Złotej Równinie, w punkcie o współrzędnych prawie 23 szerokości północnych i prawie 50 długości geograficznej zachodniej o godzinie 11:56 czasu uniwersalnego. Koniec misji nastąpił 17 sierpnia 1980 roku. Jak wyglądał start właśnie nowego typu rakiety, a tak zdjęcie z powierzchni Marsa. Z Viking 1 wiąże się dosyć głośne i do dziś dosyć głośne zdjęcie twarzy na Marsa, które tutaj pokażemy. Jak widać tutaj, widać coś na kształt twarzy na powierzchni Marsa, co według niektórych osób dowodziło, że była tam cywilizacja, która mogła stworzyć coś takiego, chociażby w celu pokazania swojego dawnego istnienia. Zdjęcie wyższej jakości pokazywało, że twarz była tylko złudzeniem spowodowane niską jakością oraz specyficznym rzuceniem cienia na tę górę. Chociaż do dziś uważa się, niektórzy uważają, że to nie był przypadkowa iluzja.
Następną misją tego samego programu był Viking 2, wystrzelona skrypka nerwa iPhone 4 września 1995 roku za pomocą rakiety Titan 3E z górnym członem Central. 7 sierpnia 1967 weszła na orbitę Marsa o początkowych parametrach 1,5 tysiąca km na 33 tysiące km z okresem biegu prawie 25 godzin. 3 września nastąpiło oddzielenie się lądownika, który wylądował na powierzchni planety na równinie Utopia Planitia tego samego dnia o godzinie 22.37 czasu uniwersalnego. Koniec misji nastąpił 11 kwietnia 1980 roku. Zadanie dla orbitala wyglądały następująco. Dostarczenie lądownika na Marsa, wykonanie obserwacji powierzchni planety w celu ustalenia miejsca lądowania dla lądownika, pośredniczenie w komunikacji lądownika z Ziemią, przeprowadzenie własnych badań naukowych, mniejsze wykonanie zdjęć powierzchni, poszukiwanie wody, pomiar temperatury, badanie pola grawitacyjnego Marsa. Jak wyglądały orbity dla obydwu misji. Lądownik miał za zadanie przeprowadzenie szeregu badań meteorologicznych, sejsmologicznych, zbadanie składu chemicznego, właściwości magnetycznych i fizycznych marsjańskiej atmosfery i powierzchni, w tym również próbę gruntu, wykonanie serii eksperymentów dotyczących sprawdzenia możliwości przebiegu fotosyntezy, występowanie metabolizmu oraz zwalania gazów będących próbą weryfikacji hipotezy występowania życia organicznego na Marsie. Wykonanie zdjęć z miejsca lądowania, powierzchni planety, atmosfery, księżyców, słońca oraz samego lądownika i jego aparatury. Jak wyglądała orbita dla obydwu misji Wiki. Nie orbita, tylko lądowniki dla obydwu misji. Następną misją był, bo u której warto wspomnieć, jest Mars Pathfinder Winter, amerykańska misja kosmiczna składająca się z modułu przygotowego, lądownika i łazika. Początek misji miał 4 grudnia 1996 roku. Lądownika i łazika nastąpiło 1997 roku. O godzinie 16.56 czasu uniwersalnego koniec misji nastąpił 20 września 1997 roku. Na misję składał się łazik, który był pierwszym działającym łazikiem na Marsie. Jego wymiar był niewielki, 65-48-30 cm. Miał niewielką masę 10,5 kg, napędzany był silnikiem elektrycznym, zasilany za pomocą baterii słonecznych, wyposażony w system pantograficzny zawieszenia 6 kół ułatwiających jazdę po nierównym terenie. Łazik miał możliwość testowania twardości materiału skalnego za pomocą sprężynającego ostrza. Pojazd wyposażony był także spektrometr alfa dostarczający informacje o składzie chemicznym. Tak wyglądał właśnie Sojuner. Tak wyglądało miejsce lądowania, niestety nie udało mi się znaleźć lepszego zdjęcia. Następną misją, której opowiem, jest misja Nozomi. Jest to japońska sonda kosmiczna i pierwsza misja tego typu japońska. Początek misji miał miejsce 3 lipca 1998 z kosmodromu Kagoshima. Misja nie powiodła się z powodu spalania przez sondę zbyt dużej ilości paliwa podczas manewru kolegujących lot, które zostały wymuszone awarią jednego z zawałów silnika sondy. Koniec misji nastąpił 10 grudnia 2003 roku. Jego zadania. Pierwsze dokładne pomiary marsjańskiego pola magnetycznego, określenie składu i struktury atmosfery Marsa, badania struktury jonosfery i fal plazmowych, sfotografowanie Marsa, jego dwóch księżyców, Deimosa i Phobosa, potwierdzenie istnienia pierścienia połowego wokół Phobosa, badanie UV księżyca i heliosfery układu słonecznego podczas lotu na Marsa. Współpraca z innymi krajami. I wiele spośród przyrządów naukowych zostało stworzone przez zagranicznych partnerów misji Nozomi. NASA dostarczyła spektrometr masowy gazu obojętnych i ultrastabilnych oscylator do przyszłych
zaprzężonych radiowych, spektrometr masowy jonów, analizator plazmy licznej, który został dostarczony odpowiednio przez Szwecję i Kanadę. Był to pierwszy udział kanadyjskiej agencji kosmicznej w misji międzyplanetarnej oraz Niemcy. Kamera światła widzialnego została opracowana we współpracy z Francją. Program na co dzień przewidział wzmożenie międzynarodowej współpracy podczas fazy analizy danych naukowych. Jak widać, misja na co miała bardzo wiele przyrządów do dyspozycji. Nie będziemy mówić o każdym. Jak wygląda graficzne przedstawienie sondy na tle Słońca. Następną misją, którą opłynie z Mars Express, to załogowa misja kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, której celem jest badanie Marsa. W jej skład wchodził orbiter Mars Access, orbiter MEO oraz lądownik Vega 2. To pierwsza misja Marsa tej agencji. Zadanie orbitera jest najmniejsze sfotografowanie powierzchni planety przy użyciu kamery o wysokiej rozdzielczości. Start sondy miał miejsce 2 czerwca 2003 roku o godzinie 17:45 czasu uniwersalnego z kosmodromu Bajkonur. Tak wyglądała. Tak, wiele innych misji miało dosyć spore ilość przyrządów badawczych, też nie będziemy się zbytnio wczytywać, nie, tylko to jest pokazane. Teraz krótko o lądowniku Vega 2. Brytyjski lądownik z roku 2003 miał oglądać na powierzchni Marsa i komisja zakończyła się niepowodzeniem. Lądowanie pojazdu na Marsa było częścią, jak wcześniej wspomniałem, częścią misji Mars Express, gdzie 15 grudnia 2003 roku lądownik odłączył się od sondy orbitera wokół Marsa. Vega 2 miał osiągnąć powierzchnię planety 25 grudnia 2003 roku na równinie ISS Frankenheit po oddzieleniu od statku matki Mars Access Orbiter. Łączność z nim została utracona. Potwierdzenie lądowania nie dotarło na Ziemię ani w dniu lądowania, ani w ciągu kolejnych dni. 6 lutego 2004 roku Vega 2 został oficjalnie uznany za utracony. Dnia 16 stycznia 2015 roku ESA ogłosiła, że lądownik został odnaleziony na zdjęciach wysokiej rozdzielczości wykonanych przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter. Tak właśnie miało to wyglądało. A to miejsce lądowania. Nie widać zbytnio wyraźnie, ale widać, że też jest tak podzielony na takie trzy kropki. Ciekawsze odkrycie tej misji. 23 stycznia 2004 roku Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła odkrycie lodu wodnego w czapie lodowej na biegunie południowym planety. 30 marca 2004 podano informację o odkryciu przez sondę metanu w atmosferze Marsa. Jakiekolwiek są śladowe ilości. Naukowcy zainteresował sam fakt istnienia gazu, którego pochodzenie są w stanie jednoznacznie wytłumaczyć. Sezon na szybki dostaw metanu w atmosferze planety stwierdzono przez sondę jej stałego jego poziomu zmusza wszystkich do szukania źródeł uzupełniających jego zasoby. Jednak jedna z powstałych hipotez głosi możliwość udziału prymitywnych połączenia w jego wytwarzaniu. 15 lipca 2004 roku naukowcy obsługujący urządzenie PFS poinformowali, że uzyskane wstępnie dane wskazują na obecność amoniaku w atmosferze planety. Amoniak, podobnie jak wcześniej odkryty metan, uległ szybkiemu rozpadowi panującym na atmosferze w lunkach. Z tego marca 2007 roku badania opiekuna południowego zużyciem do Marsis pozwoliły znaczyć grubość warstwy lodu. Następną misją, o której opowiem, jest INCO 1. Jest to pierwsza chińska sonda marsjańska, której celem było zrealizowanie, która była realizowane ze współpracy z Rosyjską Agencją Kosmiczną. Sonda miała zostać transportowana na orbitę współmarsjańską przez rosyjską sondę Phobos-Grunt.
z powodu awarii w postaci 8 listopada 2011 roku Bajkonur chował współpraw z Inhou-1 pozostały na niskiej orbicie wokół ziemskiej 15 stycznia 2012 roku spłonęło w atmosferze Ziemi. Jej zadaniami miały być. Głównym zadaniem misji Inhou-1 miało być przeprowadzenie badań środowiska kosmicznego w otoczeniu Marsa, w szczególności zbadanie pola magnetycznego Marsa, zbadanie oddziaływania między jego jonosferą a wiatrem słonecznym. Tak wyglądała właśnie sonda. Następną misją, której powiem, Mars Orbiter Mission, to jest pierwsza indyjska misja marsjańska orbitera organizowana przez ILSO, Indyjską Organizację Badań Kosmicznych, i nieoficjalna nazwa to jest Mangalyaan, wystrzelona z kosmodromu Shrikhalikota 5 listopada 2013 roku. 5 listopada 2013 roku sonda została umieszczona na orbicie wokół Ziemi przez indyjską rakietę noszą PSLW oraz Hit Launch Vehicle. 24 września 2014 roku osiągnęła orbitę Marsa. Warto wspomnieć, że Indie są pierwszym krajem, są jedynym krajem dotychczas, którym za pierwszym razem udało się osiągnąć w pełni udaną misję badającą Marsa. Cele tej misji były podzielone na cele technologiczne i cele naukowe. Cele technologiczne to chociażby zaprojektowanie i wykonanie marsjańskiego orbitera o zdolności do przeprowadzenia i przetrwania manewrów w okolicy Ziemi, fazy przelotu trwającej 300 dni, wejście na orbitę wokół Marsa i fazy na orbicie wokół marsjańskiej, łącząc kosmiczna dalekiego zasięgu, nawigacji, planowania i kierowania misją, uwzględnienie autonomicznych procedur sterowania na wypadek sytuacji awaryjnych. Cele naukowe to mniejszym badanie cech na powierzchni Marsa, morfologii, mineralogii oraz atmosfery marsjańskiej przy użyciu instrumentów naukowych wykonanych w Indiach. Wyposażenie to było wyposażone w te 5 narządów przyrządów badawczych. Jak wygląda graficzne przedstawienie sondy na tle orbitera na tle Marsa. Ostatnią misją, o której opowiem, jest Mars 2020. Była to bezzałogowa misja badawcza Marsa amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Rozpoczyna 30 lipca 2020 roku. Wystrzelenie nastąpiło z wyrzutni numer 31 wojskowej bazy lotniczej na początku kanalowej rakietą Atlas V. Skład bezzałogowej sondy dalszy moduł przelotowy, lądownik wraz z żurawią oraz pojazdy marsjańskie właśnie w Perseverance oraz helikopter Ingenuity. A to jest logo tej misji wraz z łazikiem na jej. Jej cele tej misji. Cele, czy na Marsie istniało jakiekolwiek życie, sanityzowanie marsjańskiego klimatu, badanie marsjańskiej geologii, przygotowanie do przyszłych misji załogowych na Marsa. Osiągnąć trzy pierwsze cele NASA ustaliła następujące szczegółowe misje. Zrozumienie geologii miejsca lądowania łazika, ustalenie czy piąte jezioro mógł mieć warunki sprzyjające prostym formom życia, poszukanie śladów takich dawnego życia, wspieranie i zabezpieczenie próby zaprezentujących różnorodność geologii krateru do wspierania na Ziemię w trakcie przyszłych misji. Cel przygotowania przyszłych misji załogowych ma zostać uzyskanie próby następujące cele szczegółowe. Demonstracja technologii pozyskującej tlen z atmosfery dwutlenku węgla, zbadania pół atmosfery na Marsie może wpłynąć na technologię działania przyszłych systemów wsparcia życia. Badanie pogody marsjańskiej i tego, jak może wpłynąć astronautów. Badanie procesu wejścia w atmosferę i lądowanie, co może pomóc w projektowaniu przyszłych systemów załogowych. Lądowanie miało miejsce w kraterze jeziora 18 lutego 2021 roku o godzinie 20.56 z uniwersalnego. Zakończyło się pełnym powodzeniem, właśnie nie został uszkodzony. O 21 czasu uniwersalnego zostało przesłane pierwsze zdjęcia z powierzchni.
tutaj animacja przedstawiająca drogę, jaką przeszła misja z Ziemi na Marsa. Podobnie zresztą najprawdopodobniej wyglądało wysłanie innych misji wspomnianych wcześniej. A tak wyglądają tak wyglądało szczegółowo lądowanie. Tutaj przedstawione jest miejsce lądowania. Niebieskie kółko przedstawia mniej więcej, gdzie powinien wylądować łazik Jacek ze swoim helikopterkiem. Jak widać, mamy tutaj coś po lewej, coś na kształt rzeki, z której wylewał się wcześniej materiał do większego zbiornika. Dlatego najprawdopodobniej to miejsce zostało wyznaczone do szukania życia. Tak wygląda miejsce lądowania łazika na Marsie na tle innych misji. Jak tutaj wcześniej wspomnianego Wikinga 1, Wikinga 2. Teraz bardziej szczegółowo o łasiku. Nosił na zeperwerance, co na przetłumaczeniu na nasz język znaczy wytrwałość. Bazował na konstrukcji łasika Curiosity, który miał około 3 metrów długości, niecząc ramienia robotycznego. Miał szerokość 2,7 metra i wysokość 2,2 metra. Jego całkowita masa wynosiła ponad tonę. System jest łazika podobnie jak w przypadku Curiosity, składa się z 6 kół, każdy zasiany własnym silnikiem, możliwość sterowania posiada przednie dwa tylne koła. Koła mają średnicę 2,5 cm i są wykonane z aluminium. Nogi składające się na konstrukcję jezdną są wykonane z tytanu. Do korpusu przymocowane jest ramię robotyczne, podobne do wykorzystywanego właśnie Curiosity. Funkcjonalna końcówka ramienia jest jedna, tak większa, i ma zamontowane inne instrumenty naukowe. Tutaj pokazane są właśnie wszystkie instrumenty. Jak widać, jest tego dosyć sporo, więc nie będziemy się tutaj zbytnio wczytywać. Tutaj pokazany jest właśnie łazik i opisane instrumenty. Tak wygląda grafika przedstawiającego łazika na Marsie. A to jest prawdziwe zdjęcie w trakcie lądowania. Liny łączyły łazik z lądownikiem. Tutaj przedstawiono grafikę, jak to wyglądało tuż przed całym wylądowaniem. Teraz opowiem o helikopterze Inganuit, który towarzyszy łazikowi. Jest to pierwszy międzyplanetarny dron urządzony z demonstratorem technologii, która ma pokazać, czy możliwa jest eksploracja Marsa poprzez latanie w jego rzadkiej atmosferze. Dron ma wysokość 49 cm, podwójne śmigania mają rozpiętość 7,2 metra, całość ma masę 7,8 km i jest zasilany przez panele słoneczne. Ingenuity będzie wykonywał lot automatyczny po wyjęciu lotu za pośrednictwem łazika. Dron będzie wykonywał lot bez inauguracji naziemnej kontroli misji. Na dronie umieszczono 2 kamery, jedną kolorową, jedną czarno-białą oraz czujnik nawigacyjny z komputerem pokładowym. Tak wygląda właśnie ten helikopterek. A tutaj jest opisana jego budowa. Obydwa śmigła obracają się w przeciwnym do siebie kierunku, żeby zrobiono to w celu uniknięcia, żeby sam łazik się obracał z powodu zasady zachowania momentu pędu. To by było wszystko, o czym chciałem opowiedzieć. Tutaj jest bibliografia. Więc chciałbym podziękować teraz za uwagę i to już by było wszystko. No, dziękujemy bardzo za ciekawy wykład. Dużo tych misji omówiłeś, ale też jest z czego wybierać, nie? Bo chyba około 40 misji na Marsach w sumie było udanych i nieudanych.
Miałem problem, no po prostu wybrałem te, które były jakieś tak przełomowe, pierwsze to, pierwsze tamto, takie po prostu. No i oczywiście ten najnowszy łazik, bo on też był przełomowy, bo taki był kolos, jeszcze ten helikopterek, no to... Całe szczęście, że nie omawiałeś wszystkich łazików, bo byśmy tutaj siedzieli 3 dni, nie? No a ty mówiłem, że to będą miały być 2 albo 3 ten, więc chciałem po prostu jakoś taką przedstawić historię, żeby można było się zorientować, jak to się rozwijało. Jasne. Ja bym może dodał 2 zdania na temat takiej sondy Mars Recognize Orbiter. Ona gdzieś tam się pojawiła w twojej prezentacji. Tak, ale no nie została omówiona niestety. Tak, tak. Pewnie... Ale dodam 2 zdania, bo myślę, że to jest ciekawe, dlatego że to nie jest lądownik, tylko to jest sonda. Sonda. Która lata na orbicie dookoła Marsa. I to jest o tyle ciekawe, nie wiem, czy nawet można to nazwać eksperymentem. To jest taka misja, która jednocześnie jest naukowa i jednocześnie jest technologiczna, taka bardziej komunikacyjna. Bo pod jedną z ról jest badanie oczywiście atmosfery, szukanie wody i tak dalej, a drugą rolą jest przekazywanie łączności pomiędzy Ziemią, a na przykład łazikami, które znajdują się na Marsie. No bo wiadomo, że na Ziemi mamy sond komunikacyjnych bardzo dużo i korzystamy z nich codziennie i to się wydaje oczywiste, ale z tego Marsa, który jest no trochę dalej od Ziemi, też trzeba przesłać dane do łazika i z łazika z powrotem. I w ten sposób, szczególnie tymi starszymi łazikami, się steruje, bo tak jak powiedziałeś, helikopter może już latać autonomicznie i w pewnym sensie sam podejmuje decyzję, jak leci, gdzie leci, ale jednak komunikacja z łazikami jest bardzo potrzebna, nie? No tak. No dobra, to dziękujemy bardzo i dziękujemy za, można powiedzieć, za cały sezon wirtualnego Malaperta, bo kończymy rok szkolny i za tydzień myślę, że zobaczymy się może na polach marsowych i zakończymy oficjalnie ten rok szkolny. No też mam taką nadzieję, że się uda. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.